Witam serdecznie. Tydzień Sakiewicza. Dzisiaj moimi gośćmi są Joanna Lichocka, Gazeta Polska. Dzień dobry. Czasem też Telewizja Republika. Czasem. Piotr Semka, Tygodnik do Rzeczy. Czasami w Telewizji Republika. Też bywa w Telewizji Republika. I Samuel Pereira, Gazeta Polska, codziennie. I też bywa czasami też w Telewizji Republika. Ale zawsze w Gazecie Polskiej codziennie, w Gazecie Polskiej w Łodzi. Zaczniemy od rzeczy drobnej, która wydarzyła się tuż przed tym nagraniem. Biskup Chozar się zdenerwował i suspendował księdza Lemańskiego. Ksiądz Lemański tak tłumaczy tą decyzję, że póki Watykan nie rozpatrzy jego odwołania, to może dalej być księdzem, chodzić w sutannie i odprawiać mszę. No to jest... Ja tą teorię księdza Lemańskiego, że do momentu odwołania nie obowiązuje go rzecz, którą mu zakazał biskup, to jest absolutna bzdura. Ją powtarzają wszystkie media, nie odwoławszy się do znawców prawa kościelnego. No oczywiście po to, żeby usprawiedliwiać jego dalsze łamanie prawa. Oczywiście tak nie jest. Ksiądz Lemański głosi, że będzie księdzem do końca życia. No, może być księdzem kościoła lemańskiego, albo polsko-lemańskiego, albo jasińskiego, jeżeli taki stworzy. Natomiast bardzo wyraźnie kodeks kościelny mówi, że bezpośrednią osobą, która decyduje o tym, co ma robić lub w tym wypadku nie robić kapłan, jest biskup miejsca tak zwany, więc oczywiście trzeba się przygotować, że w mediach ksiądz Lemański będzie głosił, że jest dalej księdzem i w ogóle nic go nie obowiązuje, no ale będzie to hucpa mediów, które wspierają i powiem jeszcze tak na koniec, ona już trwa. Dzisiaj na stronie chyba Radia Z nagle się pojawiła taka informacja pilna. I ta pilna informacja, ta najważniejsza informacja dnia, to było, że ksiądz arcybiskup Chozar wydał decyzję w sprawie księdza Lemańskiego. Wydał dekret w sprawie księdza Lemańskiego i to była pilna informacja, najważniejsza dnia. Od wejścia wojsk rosyjskich na Ukrainę. Ale wszystko, co służy walce z Kościołem katolickim, jest dobre w myśl mediów establishmentowych i też uważam, tak jak Piotr, że ksiądz Lemański będzie teraz bohaterem codziennych serwisów informacyjnych, ja myślę, magazynów mody nawet, lifestyle'owych, magazyn świąteczny Gazety Wyborczej. No i wszystko będzie opowieść o szlachetnym księdzu prześladowanym przez nieszlachetnego biskupa. No jeszcze z odniesieniem, gdyby Franciszek wiedział, co się dzieje z tym nieszczęsnym. To jest zresztą nieprawda, bo Watykan przyjął tę decyzję Kościoła w Polsce. Mi się wydaje, że jednak to nie będzie już takie łatwe, bo bez sutanny ta rola już nie będzie taka dalej, jaka jest zamierzona. Bo celem jest, żeby ksiądz w sutannie mówił to, co jest sprzeczne z nauczaniem Kościoła. Może się okazać, że Gazeta Wyborcza nie uzna biskupa Chozera za biskupa, a księdza Lemańskiego uzna za księdza. A myślę, że warto w tym momencie zauważyć, że to, co on mówi, to nie jest tylko stawianie się biskupom, jak on to chce przedstawiać, tak? Przecież sam fakt, że podpuszczany przez dziennikarkę TOK FM-u na tym Woodstocku stwierdził, że profesor Chazan jest jak... porównał de facto do pedofilii, bo pacjentkę jego porównał do ofiar pedofilii w kościele i stwierdził, że on powinien zostać odwołany, no to już jest całkowicie jakby... No, nie ma już żadnego związku z Kościołem i ja już na pewno nie ma związku z rzekomą walką z biskupami. To wróćmy teraz do sprawy poważnej, bo jednak uważam sprawę księdza Lemańskiego za hucpę, chociaż mającą konsekwencje pewnie dla wierzących. Natomiast mamy sprawę poważną, czyli wojnę na wschodzie za naszą granicą. Dzisiaj oficjalnie SBU, czy Ukraińska Służba Bezpieczeństwa, potwierdziła udział jednostek rosyjskich, czyli już nie chodzi o to, że są to najemnicy, tylko że mamy regularne jednostki wojskowe rosyjskie, a przynajmniej tak oznaczone, które weszły na Ukrainę. Coś z tego wynika? W normalnych warunkach, gdyby nie działała rosyjska metoda stosowania, dolewania trucizny po łyżeczce, to powinno dojść do szczytu czołowych państw zachodnich z Amerykanami, którzy powinni się zastanowić, jakie ostre sankcje podjąć dalsze. No a będzie jak będzie, to znaczy wszyscy pokiwają głową i Steinmeier znowu będzie wzywał, żeby Rosjanie się wycofali. Wstrzymały.
To jest z punktu widzenia Polski bardzo niepokojące, co się w tym tygodniu zdarzyło, to bardzo twarde weto wobec ustanowienia tutaj w Polsce baz NATO. I to zapewnienie niemieckiej dyplomacji, że w razie czego Niemcy będą chronić tę część Europy, no to ja szczerze mówiąc poczułam się tak nieswojo, ponieważ to jest bardzo dla nas niekorzystna sytuacja. My nie powinniśmy mieć gwarancji Niemiec, że będą chronić nas w tej, i krajów nadbałtyckich. My z Rosją się dogadamy, ponieważ, żeby was nie ruszali. Właśnie, ponieważ to pachnie podziałem tej części bez Europy na dwie strefy wpływów. Niemiecką i rosyjską. Ciekawe, jest pytanie, gdzie jest granica. Przebiegów. Właśnie, gdzie jest granica tych stref wpływów. Ja mam nadzieję, ale to jest nadzieja złudna chyba, ponieważ nie widzę, żeby inne kraje członkowskie w NATO na to oświadczenie Berlina zareagowały jakoś stanowczo. Przeciwnie, reagują milczeniem albo takim przytakującym stwierdzeniem, że tak, właściwie baz NATO nie należy przesuwać w stronę Buga. Myślę, że polska dyplomacja jest tutaj jak zawsze spóźniona. To znaczy ja po prostu polski rząd jest tak bierny. Wypowiedź ministra Siemoniaka, który mówi, że nie będzie baz, to jest skandal. No jeżeli Polska powinna mówić, my stoimy na stanowisku, że bazy powinny być, jeśli na szczycie NATO, który będzie w Walii, dojdzie do inaczej, to dalej będziemy twierdzić, że źle się stało, a nie mówić, no chyba nie będzie baz. No. A więc to, co jest, uważam, bardzo takie przygnębiające, to, że rząd różne rzeczy sobie opowiada na temat tego, jak bardzo teraz krytykuje Putina, jak bardzo jest antyrosyjski i tak dalej, właśnie je jabłka. Natomiast w tej sferze faktycznych działań na arenie międzynarodowej, które miałyby wzmocnić obronność Polski, wzmocnić jej sojusze, jej możliwości obronne, nie robi nic. Tak jakby wykorzystywał z przemyśleniem okazję, żeby siedzieć cicho, że nie wiadomo, gdzie granica tej strefy wpływów rosyjskiej będzie i że może na wszelki wypadek z Putinem to tylko można zadzierać tylko sobie werbalnie na użytek wewnętrzny, propagandy wewnętrznej, a w sferze faktycznych inicjatyw politycznych nie robią nic. To chyba w tym tygodniu, jeszcze tylko dodam, Prawo i Sprawiedliwość rzuciło kilka takich oczywistych propozycji związanych z jakąś inicjatywą polityczną wobec Rosji. Choćby tą, żeby wykluczyć ją, zawiesić jej udział w Radzie Europy. Żeby wpisać separatystów rosyjskich na listę terrorystów. No, przecież jaka była walka o rok Rosji, to było kilka miesięcy nacisków. Nie robię, dwie rzeczy chciałbym zauważyć. Chciałam dokładnie, żeby to wybrzmiało, że czym innym jest gadanie na pokaz w telewizjach polityków Platformy do nas, do Polaków, a czym innym jest zupełne milczenie, zupełna bierność na arenie międzynarodowej, bierność strachu moim zdaniem. Ja zwrócę uwagę, że nowa ambasador Polski w Moskwie pierwszy wywiad, jaki udzieliła, czyli takie jakby expose w cudzysłowie w danym miejscu, w którym się znajduje, to było apel, żeby całkowicie znieść wizy dla Rosjan w Unii Europejskiej. Czyli skontynuowane, zresztą to, co mówił minister Sikorski w swoim ostatnim expose, czyli że Polska jest przedstawicielem Rosji w Unii Europejskiej, jeśli chodzi o ruch bezwizowy, bo tak zawsze jakby Sikorski to stawiał. A druga kluczowa rzecz... Tak, to wynika również z umowy, którą Sikorski podpisał w grudniu zeszłego roku, umowy z Rosją, w której są sformułowania, że Polska i Rosja wspólnie na arenie europejskiej będą rozwiązywać... Wszystkie organizacje takie jak ABW, zresztą NATO, do którego Sikorski Rosję zapraszał. Ale druga ważna rzecz mi się wydaje, to, że decyzja kanclerz Merkel dotyczy państw, które były w tak zwanym sojuszu, można by tak określić, sojuszu Lecha Kaczyńskiego, tych państw wschodnich, które były w stanie właśnie w takich sytuacjach, na przykład, no nie wiem, wystosować wspólny list, czy wspólne jakby stanowisko, które by się sprzeciwiało. I w takiej sytuacji taki głos sprzeciwu wobec decyzji kanclerz Merkel, no nie pozwalałby jej na co? Na przekonywanie, że kilkaset lat temu, na którą ona się popołowała ustalenia z Rosją? No chodziło o szczyt w Madrycie. Tak.
po pierwsze, to nie było żadnego publicznego, po drugie, niektórzy twierdzą, że to były stwierdzenia usta, a nawet gdyby coś takiego było, to agresywna polityka Rosji w ogóle to unieważnia. Ukraina w tym samym czasie dostała gwarancję neutralności terytorialnej, tylko że tego porozumienia nikt nie zamierza przestrzegać. Tak. Jeszcze jedno. Smutna rzecz, no, popatrzmy też to jeszcze z drugiej strony. To znaczy, gdyby racjonalne myślenie dominowało wśród państw graniczących z Rosją, to jednak powinno nastąpić jakieś zbliżenie współdziałania oddziałów wojskowych polskich, litewskich, łotewskich i estońskich. I boję się, że państwa bałtyckie dostały takie warknięcie, że nie bójcie się, my wam pomożemy, ale żadnych wspólnych inicjatyw poza tą logiką, że wszystko musi być rozstrzygane, czy to z Moskwą, czy to z Berlinem, czy to z Paryżem. W tym tygodniu został zdymisjonowany minister, jeden polski minister w rządzie litewskim. Dwa razy zdarzyło się tak w historii, że gdy Polska miała duszne gardle, to było w 20 roku i w 39, Litwini przejmowali Wilno od Rosjan po to, żeby chwileczkę później tracić. Coś z tego niedobrego ducha jest, niestety. Ja w naturalny sposób zawsze myślałem, byłem przekonany, że jednak dojdzie do współdziałania wojsk bałtyckich jako osobnej, jak gdyby uległej do NATO zabezpieczającej struktury. Przecież wszystkie trzy kraje mogą wewnątrz NATO kooperować. To, że tak się dzieje, jest niestety bardzo niepokojące. Skoro mówimy o kooperacji, to może żądaniem strony polskiej na brak baz NATO, czy propozycje bez braku baz NATO, powinno być żądanie baz amerykańskich, wprost nie natowskich, amerykańskich w Polsce i pokazać Niemcom, że skoro nie chcą, to w ogóle będą wykluczeni politycznie i militarnie z tej części Europy, bo my jesteśmy w stanie dogadać się z Amerykanami. Problem jest taki, że do tanga trzeba dwojga, prezydent Obama jest bardzo pierwszy. No ale mniej stwierdził, że te bazy, które są, zostają do 2015. Teoretycznie można w ogóle sobie wyobrazić bilateralny układ militarny polsko-amerykański, który jest równoległy do NATO. Przecież to nie jest sprzeczne, prawda? No zresztą takie układy istnieją. Takie układy istnieją na przykład między Ameryką a Australią, a Ameryką a Nową Zelandią. Natomiast w warunkach polskich oczywiście natychmiast ujawni się grupa, która zacznie twierdzić, że o ile bazy drażnią Rosjan, o tyle równoległa umowa z Amerykanami będzie drażnić Berlin. No i tak w kółko. Znaczy logika niewolnictwa zawsze znajdzie argumentację. Ale warto w takim razie jeszcze powiedzieć o tym, co zresztą rozpoczęła Gazeta Polska Codziennie, taką debatę dotyczącą sposobów na wzmocnienie obronności Polski. Znaczy my musimy na poważnie i szybko zbroić się. Musimy przywrócić pobór, unowocześnić armię poprzez rzeczywiste zastrzyki finansowe. Musimy przesunąć budżet z państwa na te priorytety, które wiążą się po prostu z czołgami, rakietami, samolotami, ze wszystkim tym, co posłuży nam na powstrzymanie ewentualnej agresji na dwa miesiące przynajmniej. No jeszcze jedno, działania odstraszające. Chyba generał Polko powiedział, że no muszą istnieć już powoli oddziały, które byłyby rezerwą. I zwrócił on słusznie uwagę, że jeżeli te siły w Polsce się nazywają Narodowe Siły Rezerwowe, to jest to, która niczym się nie kojarzy. Jeżeli te oddziały paramilitarne, które byłyby właśnie w rodzaju w Ameryce Gwardii Narodowej, by się nazywały Armia Krajowa, no to to byłoby zupełnie jakiś etos, prawda? I znowuż widzę zbladłe twarze jakichś urzędasów w MONie, którzy mówią, Boże drogi, Armia Krajowa, czy my możemy w ogóle sięgać do tej tradycji itd. Proponuję nie zastanawiać się nad tym, co tam te różne osoby będą mówiły, którym nie zależy na silnej Polsce, na Polsce, która będzie w stanie obronić się przed Moskwą. Musimy pamiętać, że mamy w Polsce bardzo dużo
dużą część elit, która ma bardzo silne związki z Rosją po prostu, jeszcze z czasów PRL-u. I tutaj się nie ma co łudzić, że polskie elity są jednoznacznie patriotyczne, jeśli chodzi o suwerenność wobec Kremla. Natomiast myślę, że trzeba by uruchomić takie procesy społeczne, które wywołają presję na władzę, taką, którą oni nie będą mogli zignorować. Znaczy Polacy muszą naprawdę zażądać silnej armii. Nie wiem, jak to można zrobić. Myślę, że zadaniem naszym, dziennikarzy, jest pisać o tym i też tą presję na elity wywierać. Ale to jest naprawdę w tej chwili nasza najważniejsza racja stanu. Dzisiaj przeglądałem raport Instytutu Sobieskiego, który twierdzi, że w razie rosyjskiej akcji system mobilizacyjny by się zupełnie rozsypał. Znaczy, że jest on tylko czysto papierze. Możemy zmobilizować dzień przed wojną kogoś, natomiast w momencie wybuchu wojny... Albo dwa dni po. Już wtedy to już leś jest posprzątane. Ja chciałem tylko powiedzieć jedno. Możemy się obronić. Może nie jesteśmy w stanie wygrać tej wojny, możemy zadać duże straty. I tak trzeba Polakom mówić. Bo mówienie, że nie mamy szans, że tylko pomoc, powoduje, że nic nie robimy i to się daje się alibi. Właśnie ten, jak Rosjanie wkroczyli, to wielka narada u prezydenta, pozdrow, że wszyscy jednego zdania. Oglądałem tydzień temu lożę prasy, przepraszam, kawę czy herbatę w TVN-ie. No i tam było widać ewidentnie, no, że wszyscy zasadniczo, oprócz przedstawicieli PiS-u. To na tym tle to już nawet PO wychodziło dobrze, bo PSL zaczął histeryzować, że po co byliśmy na Majdanie. Twój ruch wprost mówił, że nie należy nas i drażnić, SLD się wycofywało. Ten konsensus jest bardzo kruchy. I oby znaleźli się w Polsce politycy, którzy zmienią tą sytuację. Joanna Lichocka, Piotr Semka, Samuel Pereira, Tomasz Sakiewicz, zapraszam za tydzień.